Krzysztof Jackowski po raz kolejny ma ciekawą informację dla swoich widzów. W jednym z ostatnich nagrań znany jasnowidz Człuchowa postanowił podzielić się swoimi odczuciami związanymi z najbliższą przyszłością. Nie jest niestety zbyt optymistyczna. Krzysztof Jackowski od pewnego czasu stając się bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Wypracował sobie status celebryty. W przepowiednie jasnowidza można wierzyć lub nie. Jednak znaczna ilość osób oglądających jego nagrania świadczy o tym, że przewidywane przez niego wydarzenia niekiedy się sprawdzają. Pomimo tego, iż jest on zwykle kojarzony ze sprawami dotyczącymi zaginionych osób, tym razem jego przepowiednia dotyczyła czegoś zupełnie innego. Ostatnie zawirowania meteorologiczne wzbudziły mocne zaniepokojenie wśród społeczeństwa. Jasnowidz postanowił przewidzieć, jaka pogoda dotknie nasz kraj w najbliższych miesiącach. Niestety, nie ma dla nas dobrych wieści. Jego zdaniem ci, którzy planują odłożyć sobie letni urlop, na późniejsze miesiące, nie powinni z nim zwlekać. Krzysztof Jackowski przewiduje pogodę na lato.
jak przyznaje Jasnowic, ostatnie zawirowania pogodowe. Związane z bardzo silnymi porywami wiatru. Zmiennymi opadami i niestałą temperaturą. Nie będą wyjątkiem także w letnich miesiącach. Wakacje i urlop powinniśmy zaplanować więc z dużym wyprzedzeniem. Tegoroczne lato kojarzy mi się z ciepłem. Ale jednocześnie może być bardzo kapryśne. W moim odczuciu lato będzie się przeplatało z dużymi zawirowaniami pogody. Uważam, że w tym roku lato będzie długie. Z tym, że będą gwałtowne zmiany pogody. Burzami i nawałennicami przewiduje Krzysztof Jackowski. Jego zdaniem lipiec będzie przyjemny i ciepły. Jednak ten okres nie potrwa długo. Zawirowania, związane z burzami. Wiatrem i licznymi opadami, mogą się powtórzyć. Dlatego najlepszym czasem na urlop będzie właśnie lipiec. Już w połowie sierpnia może nadejść stopniowe ochłodzenie. Warto więc się pospieszyć z rezerwacją miejsc na wyjazd. Już wcześniej Krzysztof Jackowski mówił,
że od połowy marca zacznie pojawiać się prawdziwa, piękna wiosna. Jej pierwsze oznaki widać właśnie za oknem. Jak twierdzi, szybko przeobrazi się ona w lato. Jednak nie będzie to lato ze stałą, ładną pogodą. Im wcześniej, tym lepiej. Wygląda na to, że Krzysztof Jackowski zaleca wszystkim planującym skrupulatnie urlop. Zwłaszcza wyjazdy kilkudniowe, aby nie odkładali tego. Na sierpień i wrzesień, bo mogą się mocno zawieść. Najwidoczniej załamania pogodowe, których społeczeństwo ma dość. Już po kilku ostatnich tygodniach. Będą czymś, z czym trzeba się w tym roku pogodzić.